Czy Królestwo Polskie może być zadowolone pod berłem cara Rosji? W 20. odsłonie historii żywej poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski i Rosji powiem o latach 1815-1830, czyli o doświadczeniu polskiego państwa pod berłem władcy Imperium Rosyjskiego. Jak podają historycy, ówcześni mieszkańcy Galicji, wybierając się do Królestwa Polskiego, mówili, że jadą do Polski. Niespełna 130 tysięcy kilometrów kwadratowych to prawie 8 razy mniej i nieco ponad 3 miliony ludności, czyli blisko 3 razy mniej niż przedrozbiorowa Rzeczpospolita liczyło owo Królestwo Polskie, Carstwo Polskoje, Królestwo Kongresowe, potocznie Kongresówka. Państwo powstałe na mocy Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, po burzliwej epoce napoleońskiej. Było połączone z Imperium Rosyjskim Unią Personalną do 1832 roku. To czas do 1825 roku panowania cara Aleksandra I, a po jego śmierci władztwa Mikołaja I. Kongresówka miała swoją konstytucję, sejm, wojsko, monetę, szkolnictwo. Językiem urzędowym był język polski. I miała cud gospodarczy. Jego ojcem był książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Czy zaspokajało to ambicje polityczne mieszkańców niewielkiego królestwa, pozbawione Krakowa, kolebki państwowości Wielkopolski, czy miast takich jak Wilno i Lwów? Dlaczego doszło do zmiany słów pieśni Naszego Króla zachowaj nam Panie na Naszą Ojczyznę racz nam wrócić Panie? Powstania polskiej opozycji w Sejmie na czele z braćmi Niemojowskimi, tajnego sprzysiężenia podchorążych w Warszawie. Czego właściwie stolicą była Warszawa po 1815 roku, skoro każdy car miał być jednocześnie królem Polski? Czy Kongresówka była marzeniem mieszkańców ziem polskich po zniszczeniach wojennych? Czy jej powstaniu towarzyszył entuzjazm, wizja odrodzenia Rzeczpospolitej, jak podczas kilkuletniego istnienia u boku Napoleona Księstwa Warszawskiego? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Początek, panie profesorze, był obiecujący, skoro Królestwo Polskie zostało obdarowane wieloma przywilejami, otrzymało nowoczesną konstytucję, sejm, wojsko, monetę, szkolnictwo, język urzędowy, to był język polski. Czy możemy mówić o entuzjazmie, na miarę entuzjazmu czasu Księstwa Warszawskiego, a może on był większy? Napoleon przecież dał tylko Księstwo Warszawskie, a tu Królestwo Polskie. Wydaje mi się, że bardziej niż słowo entuzjazm odpowiada tutaj określenie ulga. Takie uf mogło się wydobywać, albo w każdym razie wyrażające podobną emocję, inne wyrażenie. Po latach gigantycznego wojennego wysiłku, zniszczeń, które powodowało przetaczanie się frontów przecież przez tereny najważniejsze dla Polski. Zmieniające się okupacje, wśród których także, trzeba przypomnieć, bezpośrednio przed ogłoszeniem Królestwa Polskiego była okupacja wojskowa rosyjska, no bo Rosja wkroczyła na teren formalnie do niej nienależący, czyli Księstwo Warszawskie, i wprowadziła tam okupację wojskową, tymczasową władzę administracyjną pod kierunkiem byłego gubernatora mińskiego Wasilija Łanskoja. Wojska rosyjskie nie zachowywały się wzorcowo, przechodząc przez teren Księstwa Warszawskiego. A więc nie było tak, żeby wszyscy patrzyli w roku 1815 na cara Aleksandra czy na Rosję jako na zbawiciela i zbawicielkę. Nie, doświadczenia zarówno rozbiorowe, wcześniejszych wojen, konfederacji, insurekcji kościuszkowskiej, rzezi Pragi, to wszystko było w pamięci żywej, świeżej. I to, co powodowało westchnienie ulgi, to stwierdzenie: nie będzie zemsty. No bo właściwie można było się spodziewać, że po
wydarzeniach z 1812 roku, kiedy Polacy idą w awangardzie Wielkiej Armii Napoleona, kiedy złoci huzarzy pułkownika Jana Nepomucena Umińskiego jako pierwsi wkraczają na Kreml moskiewski i jako ostatni go opuszczają w 1812 roku, no to znów ożywi w Rosjanach taką chęć zemsty. Otóż to właśnie poczucie, że mogło być gorzej, że po przegranej wojnie postawiliśmy na Napoleona i przegraliśmy. Car może się zemścić, zniszczyć nasze nadzieje do reszty. To, że tak się nie stało, że Aleksander w swojej grze geopolitycznej stawia na nowy twór, który nazywa sam z własnej woli Królestwem Polskim, to budzi ulgę i być może nawet nieśmiałe nadzieje. A może to, że ogłosił powstanie tego królestwa na niewielkim obszarze, to prawda, ale przecież większym niż samo oryginalne Księstwo Warszawskie z 1807 roku, że będzie tutaj władza mówiąca po polsku, polskie instytucje, a nawet część polskich obyczajów będzie przywrócona, że konstytucję układali Polacy z księciem Adamem Czartoryskim na czele, że będzie Sejm, a nawet, że będzie wojsko własne, niewielkie, pod dowództwem carskiego brata Konstantego Pawłowicza, ale jednak polskie, z polskimi znakami. To wszystko razem zapowiadało solidny zalążek polskiej państwowości i budziło pytanie, no a może skoro to wszystko jest pod jednym berłem, a raczej pod dwoma berłami, ale w jednym ręku, bo król polski, Aleksander I, jest jednocześnie carem Rosji, który panuje nad ziemiami, które my nazywaliśmy ziemiami zabranymi, czyli nad ziemiami litewsko-ruskimi dawnej Rzeczpospolitej. A może to się połączy teraz? Może zrealizuje się dawny plan Czartoryskiego, że ziemie nowo przyłączone do sfery panowania carskiej zostaną połączone z tymi już wcześniej zdobytymi przez Rosję w wyniku pierwszych trzech zaborów. W tym momencie, czyli w 1815 roku, car rosyjski panuje nad 82% ziem Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. Jak to się zjednoczy pod berłem rosyjskiego cara, ale jednak wyodrębnionym, to nasza polska sprawa pójdzie w górę, będzie nasz dom może nie niepodległy, ale autonomiczny i będzie prawie cały. Warszawa, ale wtedy i Wilno także znalazłyby się wewnątrz jednej wspólnoty politycznej. Stąd właśnie do owego westchnienia ulgi dołącza poczucie nadziei, a może car dołączy do Królestwa Polskiego ziemie zabrane. I postulat, który jest oficjalnie formułowany przez elity Królestwa Polskiego. Najjaśniejszy imperatorze, dołącz te ziemie, które dawniej należały do Rzeczpospolitej, do tego, co już sam nazwałeś Królestwem Polskim. Aleksander nie mówi nie. Przeciwnie, jakby mrugał do publiczności polskiej i mówił, poczekamy, zobaczymy, jak będziecie dobrze się sprawować, to może kiedyś tak zrobię. To była oczywiście technika wymuszania czy kupowania lojalności polskich elit, także w zamian za niejasne i pozbawione żadnych gwarancji obietnice ewentualnego poszerzenia Królestwa Polskiego na wschód. To właśnie składało się na ową atmosferę, w której mogły powstać słowa hymnu, jaki śpiewamy do dzisiaj, ale troszkę inaczej formułujemy niektóre zwrotki. Hymnu, który zacytowała również pani redaktor, napisanego przez Alojzego Felińskiego, w roku 1816 ogłoszony w Gazecie Warszawskiej, zaczynał się słowami adresowanymi do cara Aleksandra. Ty coś na koniec nowymi ją, czyli Polskę, cudy wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych w boju połączył z sobą dwa braterskie ludy, czyli Polskę i Rosję, pod jedno berło anioła pokoju, przed Twe ołtarze zanosim błaganie naszego króla zachowaj nam Panie. Tak się śpiewało tę pieśń, którą przecież wielu z nas jeszcze pamięta z czasów stanu wojennego, tak popularną na manifestacjach solidarnościowych i wciąż śpiewaną w kościołach, tyle że teraz już nie z tym wezwaniem Ojczyznę wolność racz nam wrócić, Panie, ale Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Pierwsza wersja była wersją ku czci Aleksandra jako wskrzesiciela imienia Polski, wskrzesiciela, który może jeszcze coś więcej odbudować, a mianowicie całą Rzeczpospolitą. I to właśnie tworzy portret nastrojów, o które pyta pani redaktor. Przed Twe ołtarze
portret nastrojów, w którym na pierwszy plan w pierwszych latach wybijała się ta ulga i nadzieje Polaków na powrót Rzeczpospolitej. Ale w którym momencie nastąpiło to pęknięcie w tej łaskawości Aleksandra I wobec Królestwa Polskiego? Właściwie można powiedzieć, że od razu na samym początku taki znak zapytania musiał się pojawić w umysłach tych, którzy interesowali się polityką i przyszłością polityczną Królestwa Polskiego pod berłem Aleksandra I. Otóż tym, co ten znak zapytania stawiało, była nominacja Aleksandra na namiestnika Królestwa Polskiego. Wszyscy oczywiście spodziewali się, że będzie tym namiestnikiem książę Adam Jerzy Czartoryski, dawny przyjaciel cara, odsunięty następnie i odsuwający się od cara, ale przecież przywrócony do łask w okresie właśnie budowy Królestwa Polskiego, walki o jego istnienie, dyplomatycznej walki na Kongresie Wiedeńskim, z opierającą się oczywiście tej konstrukcji, zwłaszcza Wielką Brytanią, ale także Prusami. Przekonanie, że książę Adam Jerzy Czartoryski jako postać krystalicznie czysta moralnie, honorowa, o wysokich walorach intelektualnych, może stać się teraz oficjalnym reprezentantem społeczeństwa polskiego wobec cara w roli namiestnika Królestwa Polskiego, zostało podważone jedną decyzją cara, który swoim namiestnikiem w Królestwie uczynił Józefa Zajączka, zupełną kreaturę moralną, przepraszam, że tak poniewieram pamięć generała Arbuza, jak go nazywano wtedy powszechnie i pod takim tytułem zresztą wyszła lekko prześmiewcza historia tegoż namiestnika napisana genialnym piórem Mariana Brandysa. Bardzo polecam. Otóż generał Zajączek był najpierw jakobinem, potem stał się sługusem cara. Był człowiekiem bez charakteru, bez znaczenia politycznego i właśnie jako nikt został wybrany przez cara, by pokazać, że tutaj nie ma żadnej autonomii, zdolności do samodzielnego działania. Jak car zechce, to może konia nawet mianować namiestnikiem, tak jak cesarz Kaligula. I w takiej mało wdzięcznej roli bezwartościowej kreatury carskiej wystąpił właśnie Zajączek. A do tego oczywiście dodany jako nieformalny komisarz carski w Warszawie Mikołaj Nowosilcow. W roku 1815 i następnych nikt już nie miał wątpliwości, że Nowosilcow żadnych idei liberalnych, które wcześniej mu przypisywano, nie reprezentuje, ale jest rzecznikiem kamaryli dworskiej w Petersburgu, która nienawidzi Polski i chciałaby jak najszybciej zabrać jej wszelkie przywileje odrębności, autonomię, osobne instytucje, zniszczyć dzieło, które formalnie nadal popierał Aleksander. A więc Aleksander jedną ręką daje, a drugą jakby pokazywał, za chwilę wam to odbiorę. To był ten właśnie element szantażu, nacisku wobec Polaków, by zachowali lojalność prowadzącą do zupełnego podporządkowania Polski Rosji. Ostatnim elementem tego symbolicznego ogniwa podporządkowania był oczywiście brat carski, Konstanty Pawłowicz, który w Warszawie został jako naczelny wódz armii Królestwa Polskiego, bardzo oddany sprawie dyscypliny, szkolenia tej armii, ale jednocześnie słynący z brutalności, z poniżania oficerów tej armii, prowadzący do serii samobójstw tychże oficerów, których nikt nigdy wcześniej tak nie poniewierał jak ten urodzony despota. I paradoksalne połączenie chęci stworzenia czegoś sprawnego, czym miała być właśnie Armia Królestwa Polskiego, i jednocześnie poniżenia oficerów. To jest jak w pigułce paradoks Królestwa Polskiego pod panowaniem carskim. Czy pierwszym takim alarmującym sygnałem dla cara, że coś jest nie tak i wymyka się spod kontroli jego i jego drużyny w Królestwie Polskim, było powstanie jawnej polskiej opozycji w Sejmie na czele z braćmi Niemojowskimi, bo przecież Sejm działał, był zwoływany. No, Sejm działał, chociaż nie tak, jak konstytucja nakazywała. Konstytucja, którą przyjął przecież sam Aleksander. Sejm miał być zwoływany co 2 lata, a tymczasem w ciągu całego 15-letniego okresu istnienia autonomicznego Królestwa Polskiego car jako król Polski zwołał go tylko 4 razy. Najpierw Aleksander, a później Mikołaj. A więc nie działał on tak regularnie i to oczywiście była wola cara. Rok 1818, kiedy Sejm zebrał się po raz pierwszy, to był rok wielkich nadziei, wydawało się względnej harmonii między królem Polski, czyli Aleksandrem, a jego elitą polityczną skupioną w Sejmie i w Senacie.
to wtedy wyrażała owa elita nadzieję na to, że car za chwilę poszerzy Królestwo Polskie na wschód o ziemię zabrane w pierwszych trzech rozbiorach. Wtedy także zaczyna się ujawniać to dążenie do ochrony praw, które w Konstytucji zostały zapisane, a które nie zawsze są przestrzegane przez urzędników Aleksandra nad Wisłą. Ta sytuacja zmienia się zdecydowanie w 1820 roku, w czasie następnego Sejmu, kiedy Aleksander przyjeżdża chmurny do Warszawy, bo oczywiście Sejm odbywał się wtedy, kiedy car był także w Królestwie jako jeden ze stanów sejmujących. Aleksander przejęty jest wiadomościami o ruchach wolnościowych, czy jakie niektórzy nazywali rewolucyjnych w Europie Zachodniej, o buncie w koloniach wojskowych w samej Rosji. Te niepokoje społeczno-polityczne, których echa docierają także do Imperium Rosyjskiego, nastawiają jego także otoczenie bardzo sceptycznie wobec autonomii Królestwa Polskiego. W 1819 roku, a więc rok przed tym Sejmem, car wysłuchał swojego nadwornego historiografa, Mikołaja Karamzina, twórcę narodowej historiografii rosyjskiej, szowinistycznej, antypolskiej, maksymalnie także imperialistycznej, opartej na pochwale wszelkich podbojów, jak najbardziej zimno kalkulowanego interesu imperialnego Rosji. Otóż ten właśnie Mikołaj Karamzin, autor historii państwa rosyjskiego, przedstawił carowi Aleksandrowi memoriał pod zdumiewającym tytułem Zdanie obywatela rosyjskiego. Potraktował sam siebie jako wolnego człowieka, który zwraca uwagę carowi, żeby nie ustępował Polakom ani na krok, bo to jest istota tego memoriału. Carze, uważaj, chociaż jesteś absolutny i chcemy, żebyś był absolutnym władcą, to nawet absolutny władca nie może popełnić takiego błędu, żeby ustępować podbitym raz na zawsze Polakom. Polakom trzeba zabrać wszelkie instytucje autonomiczne, samorządowe, ponieważ tylko jako ludzie podbici, bez żadnych praw, nie będą dla nas niebezpieczni. Jeżeli damy im jakiekolwiek prawa, to skończy się kolejną wojną, kolejnym przelewem krwi, którym raz jeszcze będziemy musieli zdobywać Warszawę i dokonać rzezi Pragi. Taki w skrócie był tenor tego memoriału, dość bezczelnego, można powiedzieć, z punktu widzenia systemu autokratycznego w Rosji, żeby poddany zwracał uwagę carowi, że ten popełnia błąd w polityce. Ten błąd polegał właśnie na ustępowaniu Polsce. A zatem ostrzeżony jakby Aleksander pamiętał, co się stało z jego ojcem uduszonym w Petersburgu w swoim pałacu, właśnie dlatego, że nie podobała się jego polityka, jego otoczeniu. Aleksander wiedział, że nie ma żadnej pisanej konstytucji, ale niepisana mówi, że jeżeli car przestanie się podobać swojemu najbliższemu otoczeniu, jego polityka zostanie uznana za zbyt liberalną albo jakąś nieprzewidywalną, to znajdą się zamachowcy, którzy mogą go zabić. I to jest zresztą czas, notabene, kiedy powstaje pierwsza konspiracja, pierwszy ruch spiskowy w Rosji, zaczątek późniejszego ruchu dekabrystów, Związek Rycerzy skierowany przeciwko carowi, jako cel swojego działania postawił zamordowanie cara właśnie za jego zbyt propolską politykę. Nie może być tak, żeby car dawał Polakom konstytucję, dawał Polakom Sejm, a my Rosjanie, demokratycznie nastawieni, młodzi Rosjanie, nie mamy tych instytucji. To co, car faworyzuje Polskę, Polaków? To trzeba takiego cara zabić. To jest początek ruchu dekabrystowskiego, rok 1819. Gościem audycji Historia Żywa w Jedynce w Polskim Radiu jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o czasach Królestwa Polskiego pod berłem cara Rosji. Do tych czasów wrócimy za chwil kilka. A teraz wiadomości ze świata sportu. Katowicki Spodek i trzeci mecz polskich piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata. Prowadzimy z reprezentacją Arabii Saudyjskiej 14-12. To 31 minuta gry. Rozpoczęła się przed chwilą druga część spotkania. Na szczęście rozpoczęła się dobrze dla biało-czerwonych od rzutu Szymona Siczki, który zdobył swoją czwartą bramkę w tym meczu. Leży jeszcze jeden z zawodników Arabii Saudyjskiej, Hassan Al-Janabi, to kapitan tej drużyny. Udzielana jest mu pomoc przez masażystów. Natomiast Polacy po tym, jak wygrali pierwszą połowę 13-12, teraz
po rzucie Siczki po raz pierwszy w tym spotkaniu prowadzą różnicą dwóch bramek, a przecież miało być może nie lekko, łatwo i przyjemnie, no ale trzeba to wszystko wywalczyć. Dzisiaj z Arabią Saudyjską, żeby awansować do drugiej fazy i grać w Krakowie, a nie musieć jechać do Płocka na turniej o Puchar Prezydenta, czyli o miejsca od 25 do 32. Polacy jeszcze przez niespełna minutę w osłabieniu. Mamy nadzieję, że będą w stanie teraz skutecznie powalczyć w defensywie, że Adam Morawski będzie notował takie interwencje jak w końcówce pierwszej połowy, że powoli będziemy budować przewagę nad słabszą przecież drużyną Arabii Saudyjskiej. Tak jest, teraz faul w ataku Sadika Al-Moshina, ale się potrzebujemy kolejnej bramki, ale nie ma komu zagrać spokojnie. Arkadiusz Mory, to będziemy przy piłce, będziemy mieli kolejną akcję. 32 minuta meczu, Polska, Arabia Saudyjska, 14 do 12. Historia żywa. Przed informacjami ze świata sportu w radiowej jedynce mówiliśmy o ustroju Królestwa Polskiego, ustroju odbiegającego od tego w Imperium Cara, swego rodzaju eksperymencie liberalnym Aleksandra I. Ale wspomniałam o tym, że w Sejmie Królestwa Polskiego pod berłem cara Rosji ujawniła się legalna opozycja przeciwko carowi. A pan profesor wspomniał o narodzinach ruchu konspiracyjnego w carstwie rosyjskim. Ruchu, który miał związek z istnieniem kongresówki, wzbudzającej negatywne emocje wśród najbliższego otoczenia imperatora. Jak car zareagował na sejmową opozycję, a także inne akty odwołujące się do konstytucji 3 maja, na przykład tak działo się w Wilnie. I czy imperator zdawał sobie sprawę, że rodzi się pod jego bokiem także rosyjska konspiracja? Car oczywiście nie wie tego jeszcze, chociaż policja polityczna, a raczej jej zalążki, które dopiero się tworzą pod jego panowaniem, wyraźnie sygnalizują mu, że jest jakiś opór przeciwko jego polityce pozyskiwania Polaków. I w takim właśnie nastroju mierzy się Aleksander z opozycją, która ujawniła się w Sejmie Królestwa Polskiego, właśnie z Kaliszanami, bo tak ich nazywano, posłów z Kaliskiego, braci Niemojewskich, którzy bronią konstytucji Królestwa Polskiego przed naruszeniami tej konstytucji przez władze nominowane przez cara. Cara to irytuje. Jak to? Tutaj Polacy powinni być tylko wdzięczni, że w ogóle istnieją w jakimś państewku, które im dałem, a nie opierać się przeciwko rozporządzeniom. Tu właśnie już zaczyna wyraźnie kończyć się owa nadzieja na zharmonizowanie eksperymentu, jakim było połączenie autokracji z ustrojem liberalnym, można tak powiedzieć, Królestwa Kongresowego. Koniec oczywiście następuje w bardziej brutalnej formie w 1823 roku, kiedy senator Nowosilcow postanawia rozdmuchać aferę, jaką było napisanie na tablicy na Uniwersytecie Wileńskim 3 maja 1823 roku słów pochwalających konstytucję 3 maja, zakazaną przez Rosję przecież jako symbol niepodległości Polski, i słów, które mówiły o potrzebie przypomnienia tej tradycji niepodległościowej. Nowosilcow stworzył z tego największy proces polityczny w ówczesnej Europie, proces studentów wileńskich, Stowarzyszenia Filaretów. Skazano 20 studentów na zesłanie czy osiedlenie w Rosji, jednego na więzienie, Tomasza Zana. Wśród tych zesłanych znajdzie się także Adam Mickiewicz. I ta historia będzie oznaczała, że idylla się skończyła w relacjach car-Polacy. Książę Adam Jerzy Czartoryski podaje się do dymisji, wiedząc, że nie może faktycznie sprawować dłużej urzędu ostatniego, jaki mu został, czyli kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego. Zaczyna się pierwsza fala represji przeciwko polskości, ograniczania polskiego języka, polskiej kultury, polskiej edukacji pod zaborem rosyjskim, jeszcze nie w Królestwie Polskim, ale na tych ziemiach na wschód od Bugu. To jest koniec wielkiej roli Uniwersytetu Wileńskiego jako najważniejszego ogniska kultury polskiej początku wieku XIX, bo Nowosilcow w imieniu Aleksandra przystępuje do polityki zdecydowanej rusyfikacji. Kiedy umiera Aleksander I,
Carem zostaje Mikołaj I i ten już bez ogródek pokazuje, co myśli o Polakach i jak będzie ich traktował. Zatem, panie profesorze, 5 lat przed wybuchem powstania listopadowego nie będzie cicho, spokojnie, nie będzie układania się z Polakami, ale będzie trzymanie ich pod butem. Mikołaj I był człowiekiem inaczej ukształtowanym niż Aleksander. Wszelkie idee liberalne, wolnościowe były mu głęboko wstrętne. Uważał się za autokratę z urodzenia, a polityczny system rosyjski był odczuwany jako jego żywioł, poza którym on istnieć nie może. A ten system sprowadzał się do tego, że car decyduje o wszystkim. Wokół niego i w jego państwie nie ma żadnych ludzi, z którymi mogłaby go połączyć jakakolwiek forma umowy wzajemnie zobowiązującej, a są tylko poddani, którzy mogą liczyć na łaskawość cara. Car może coś dobrego zrobić dla poddanych, ale wymagać od cara niczego nie mogą. Car może ich równie dobrze brutalnie ukarać, jak zechce, jak i może ich wynieść. Jeśli Polacy akceptują takie położenie, to Mikołaj I może akceptować istnienie Królestwa Polskiego, które zrezygnuje z wszelkich marzeń o niepodległości, o poszerzeniu sfery instytucjonalnej wolności. Będzie po prostu wykonywało lojalnie każde polecenie, które przyjdzie z Petersburga od cesarza i króla. Jako legalista Mikołaj nie wzdragał się przed koronacją w Warszawie, odwlekł tę uroczystość, ale ją odbył i chciał, ażeby elity Królestwa Polskiego, no można tak powiedzieć w formule znanej najlepiej w języku rosyjskim ruki paszwam, czyli na baczność z rękami przy mundurze przyjmowały każde rozporządzenie, które z ust carskich przyjdzie do Warszawy. Mentalność Mikołaja I została odczytana trafnie przez księcia Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego jako swego rodzaju szansa. Szansa na cud gospodarczy, na unowocześnienie Królestwa Polskiego, rozwój gospodarki i banków. Aż trudno w to uwierzyć, a jednak dopiął swego, panie profesorze. Drucki-Lubecki nie rozumiał chyba istoty ustroju rosyjskiego, takie mam wrażenie, analizując jego postępowanie już po wybuchu powstania listopadowego, o którym będziemy mówili na następnym naszym spotkaniu, ale dobrze zrozumiał mentalność samego Mikołaja I, że zapewniając go o absolutnej lojalności, można przedstawić mu rozwój pewnych elementów życia gospodarczego Królestwa Polskiego jako korzystny dla Rosji, dla cara. Pytanie, na ile makiawelicznie Ksawery Drucki-Lubecki traktował własną politykę, to znaczy na ile ten program gospodarczy i sukces gospodarczy, którego stał się symbolem w Królestwie, a więc powołanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego czy Banku Polskiego, ożywienie przemysłu w Zagłębiu Staropolskim, stworzenie potężnego ośrodka przemysłu tkackiego, przędzalniczego, z takimi ośrodkami jak Zgierz, Łódź, Żyrardów, Łódź, która wcześniej była przecież tylko wsią. Sprowadzenie 30 tysięcy osadników niemieckich, którzy ten przemysł tworzyli. To wszystko składa się na obraz boomu gospodarczego. Jego częścią są także fabryki broni powstające w Królestwie Polskim. Boomu gospodarczego, którego ciąg dalszy pozostaje zagadką. Czy miał być ten boom gospodarczy wykorzystany dalej do niepodległości Polski, czy miał po prostu wzmacniać imperium rosyjskie, wzmacniać zachodnią rubież tego imperium? Nie znajdujemy odpowiedzi na to pytanie z ust księcia Druckiego-Lubeckiego, natomiast znajdujemy absolutnie pewną odpowiedź Mikołaja I, który uważał, że losem Polski jest pełne zespolenie z Rosją. Układy wynikające z postanowień jego zmarłego brata Aleksandra I przez jakiś czas Mikołaj może honorować, ale docelowo Mikołaj widział przyszłość Polski po prostu jako części Imperium Rosyjskiego i nic więcej. Ale czy ten cud gospodarczy, którego ojcem był książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, zaistniał, bo cała sytuacja wymknęła się spod kontroli Imperium Rosyjskiego? Raczej wynikała ta, można powiedzieć, zgoda cara na rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego z poczucia własnej siły, gdy idzie o stosunki międzynarodowe
i jednocześnie poczucia pewnej względnej niepewności, gdy idzie o sytuację wewnętrzną w Imperium Rosyjskim. Car Mikołaj dochodzi do władzy w sytuacji powstania wewnętrznego, powstania dekabrystów, nazwanego tak od miesiąca, w którym ono wybucha, czyli od grudnia, dekabry po rosyjsku. Grudnia 1825 docierają do Petersburga wiadomości o śmierci w dalekim Taganrogu nad Morzem Azowskim Aleksandra I, no i powstaje pytanie, kto będzie następnym carem. Wszyscy spodziewali się, że będzie to Konstanty, młodszy brat Aleksandra I. Tymczasem Konstanty zrezygnował z tronu carskiego w zamian za zgodę na małżeństwo z Polką Joanną Grudzińską. Tym samym niejasna sytuacja, kto będzie carem, zostaje wykorzystana przez ruch spiskowy, którego celem już nie jest wtedy tylko zamordowanie cara, by zapobiec jego propolskiej polityce, ale po prostu zmiana ustroju Rosji na republikański albo monarchiczno-konstytucyjny. Dekabryści zatem podejmują próbę wykorzystania zamieszania związanego z niewyjaśnionym następstwem tronu. No i Mikołaj zaczyna swoje panowanie od rozkazu strzelania z armat na ulicy własnej stolicy w Petersburgu. W ten sposób dokonuje masakry dekabrystów i zdobywa panowanie dla siebie. A więc wróg czai się nie w Polsce, tylko na peryferiach, ale część elit rosyjskich, niewielka, ale występuje przeciwko carowi. Rewolucja przeciwko absolutyzmowi monarchicznemu. Rewolucja, która czai się wszędzie w całej Europie, nie tylko w Polsce. Jednocześnie opanowanie powstania dekabrystów, jego stłumienie, egzekucja przywódców, powieszenie 5 dekabrystów, to wszystko umacniało poczucie siły Mikołaja, podobnie jak jego sukcesy na arenie zewnętrznej, a więc wsparcie dla Greków, które uczyniło Grecję niepodległą, ale zahamowane na progu kryzysu uznawanego przecież przez Rosję Imperium Osmańskiego. No nie może być tak, żeby zniszczyć całe państwo o tradycji absolutystyczno-monarchicznej, jakim była Turcja, tylko dlatego, że prawosławna Grecja jest strategicznie i ideologicznie dobrym sojusznikiem dla Rosji, prawosławnej także. A więc Rosja rozdaje karty polityce południowej Bałkanów i Międzymorza Adriatycko-Czarnomorskiego, co potwierdza także sukces w wojnie bałkańskiej, już nieco później toczącej się przeciwko Turcji. Mikołaj uważa się za silnego, potężnego, zdolnego wytrzymać konfrontację z każdym przeciwnikiem i oczywiście śledzi wszelkie ruchy konspiracyjne uważane za wywrotowe w Polsce, śledzi tropy prowadzące od konspiracji dekabrystów do polskich spiskowców z Towarzystwa Patriotycznego. Te więzi zostają ukazane w 1826 roku po zeznaniach dekabrystów. No i naciska na to, ażeby w Królestwie Polskim wymierzono surowe kary dla uczestników konspiracji patriotycznej. Pomimo, że sąd sejmowy, jaki został wyznaczony do wydania werdyktu w tej sprawie nad polskimi patriotami, zwolenników walki o pełną niepodległość, niegodzenia się tylko na ochłapy rzucane przez cara Rosji, sąd sejmowy wydaje wyrok maksymalnie łagodny, co oburza cara, podważa wyniki tego sądu, gdy idzie o poddanych spoza Królestwa Polskiego. Ale jednocześnie nie uważa się za zagrożonego w swoim panowaniu w Warszawie i dlatego pozwala Ksaweremu Druckiemu Lubeckiemu na rozbudowę tej wspaniałej inicjatywy gospodarczej, która istotnie umacnia zachodnią flankę Imperium Rosyjskiego i gospodarczo, i militarnie, jak wierzył. Nie od dziś, panie profesorze, zadawane są takie oto pytania, czy Królestwo Polskie to było państwo, czy państwo na niby, półniepodległość, prowincja imperium, bufor między wschodem a zachodem, okno na świat cywilizacji zachodniej właśnie dla Rosji, że to był czas złudzeń przedlistopadowych. Są i tacy historycy, którzy dość oryginalnie patrzą na te lata i uważają, że kongresówka była jak późniejszy PRL. Jak pan patrzy na te lata 1815-1830? Zapewne w takim kluczu porównującym sytuację Królestwa Polskiego zwanego kongresowym od Kongresu Wiedeńskiego, na którym zostało powołane do życia, i PRL-u, charakteryzuje wspaniałą opowieść Mariana Brandysa, Koniec świata szwoleżerów, drukowana w latach 70. przez wydawnictwo Iskry w kilku tomach.
No, była odczytywana niewątpliwie wtedy jako opowieść o trochę o czasach współczesnych, o tej epoce stabilizacji gierkowskiej, kiedy wydawało się, że no cóż, jest na mnie najgorzej. Jest tu co prawda armia sowiecka, jesteśmy w Układzie Warszawskim, który nas całkowicie podporządkowuje Moskwie, ale jednocześnie przecież jakieś gospodarcze sukcesy odnosimy. Jest wspaniale rozwijająca się Huta Katowice, pijemy Coca-Colę czy Pepsi-Colę. Polska się rozwija, a ludziom żyje się dostatnie, jak mówiła wtedy propaganda gierkowska, ale przecież opierała to hasło na poczuciu wielu milionów Polaków, że nie jest tak źle. W takim kontekście odczytywano historie przypominane przez Mariana Brandysa w przygodach dawnych szwoleżerów Napoleona, którzy pogodzili się z rządami carskimi. Trochę też z powodów metrykalnych ludzie starsi szukają stabilizacji, dobrobycie. A temu nawet rządy Mikołaja nie zdawały się w żaden sposób zagrażać. No zresztą przypomnijmy wspaniały rozwój Warszawy w tych latach panowania Mikołaja. Wtedy zaczyna być wznoszony gmach Teatru Wielkiego. Pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zwany Pałacem Staszica. Przed nim staje piękny pomnik Mikołaja Kopernika. Przed Pałacem Namiestnikowskim, dziś Pałacem Prezydenckim, na krakowskim przedmieściu miał stanąć już zamówiony na tę okazję piękny pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, dłuta Bertela Thorvaldsena. Cały szereg innych pięknych gmachów użyteczności publicznej w Warszawie, czyniąc ją nowoczesnym, szybko rozwijającym się miastem na skalę europejską. A więc to poczucie, że nasza mała stabilizacja pod berłem rosyjskiego cara pozwala nam dobrze żyć, na pewno miało wielu zwolenników. Ale było młodsze pokolenie, które patrzyło na to inaczej, jako na stan uśpienia i upodlenia jednocześnie. I co, pogodzimy się z tym, że jesteśmy podlegli? Ten sukces gospodarczy w naszej małej prowincji Wielkiego Imperium będzie wykorzystywany dla dobra tegoż Wielkiego Imperium i dla jego planów geostrategicznych, w której jesteśmy tylko małą śrubką. Te emocje wyraził doskonale przedstawiciel tego młodszego pokolenia, Maurycy Mochnacki, w pamflecie Głos obywatela z Poznańskiego do Senatu Królestwa Polskiego, krążącym w wielu odpisach i budzącym wielkie emocje, a sprowadzającym się w roku 1829 do tezy, którą pozwolę sobie zacytować z tego tekstu Mochnackiego. Kto nie czuje tej politycznej i ekonomicznej niekonsekwencji bytu naszego? Jesteśmy prowincją sąsiedniego mocarstwa, zawojowaną, rządzoną przez prokonsulów, gnębioną w srodze, gdzie owe szkodliwe przeciw zasadom politycznego życia działanie na zagładę rodu i imienia naszego trwa ustawicznie. Mochnacki uważał, że chociaż z pozoru wszystko wydaje się kwitnąć w Królestwie Polskim, to przecież prześladowania, które dotykają wprost, brutalnie, otwarcie naszych braci, tuż za linią Bugu, w Wilnie, w Krzemieńcu, w Grodnie, czy gdziekolwiek dalej na terenach dawnej Rzeczpospolitej, są nie do przyjęcia dla kogoś, kto traktuje swoją tożsamość polską serio. Budował Mochnacki cały wywód pokazujący zasadniczą, niepojednalną sprzeczność dwóch tożsamości. Wolnej Polski, która może być bezpieczna tylko w granicach przedrozbiorowych, oraz agresywnego imperium rosyjskiego. I stawiał ten dylemat jakby przed oczy swojego pokolenia. Czy pogodzicie się z tą rolą półniewolników, czyli niewolników w całości? Czy będziecie się cieszyć z tego, że macie tutaj piękne gmachy, ale nie jesteście u siebie, bo o wszystkim ostatecznie decyduje car? Po śmierci Zajączka, przypomnijmy, car nie mianował już żadnego namiestnika. Te role spełniają właśnie carski komisarz Nowosilcow i wielki książę Konstanty Pawłowicz. Alternatywa dramatyczna, którą rysuje Mochnacki, coraz wyraźniej rysowała się w umysłach innych młodych ludzi, którzy zastanawiali się nad tym, czy rozwój, którego są beneficjentami przecież, bo choćby powołanie uniwersytetu, to jest rzecz bardzo ważna, o której też musimy przypomnieć, jako zasłudze Aleksandra, i to mówię bez żadnej ironii, nazywany Aleksandryjskim Uniwersytet Warszawski powstał przecież z jego łaski, a to instytucja naukowa, której znaczenie nie tylko dzisiaj jest ważne, ale było jeszcze może nawet ważniejsze w sytuacji, kiedy
upada wskutek prześladowań antypolskich w znaczeniu Uniwersytetu Wileńskiego, a już od dłuższego czasu Uniwersytet Jagielloński, trzeci Uniwersytet Polski, jest faktycznie w stanie kryzysu w maleńkim państewku zwanym Rzeczpospolitą Krakowską. A więc jest Uniwersytet Warszawski, są inne szkoły wyższe lub zalążki szkół wyższych, takich jak Szkoła Górnicza w Kielcach, Szkoła Politechniczna w Warszawie, jak Szkoła Muzyczna, z której wyjdzie przecież Fryderyk Chopin. To są wszystko instytucje ważne dla młodego pokolenia. Ponieważ są to instytucje edukacyjne, to otwierają myśl na to właśnie pytanie, czy to wystarczy, czy nie potrzeba nam więcej wolności. I to właśnie ów ferment prowadzi w stronę nowej fali konspiracji, które wieńczy ostatecznie spisek podchorążych i noc 29 listopada 1830 roku. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/1. Kolejne spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem za tydzień. Zapraszam serdecznie. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.